Jestem teraz na stanowisku tym, co sialiśmy ziemniaki. Sialiśmy, wsadzaliśmy ziemniaki na początku chyba na środku marca. W każdym razie to są te dwie metody, co tutaj mamy. Ziemniaki na takich redlinkach z kompostu, a tutaj obok mamy na redlinkach z siana właściwie. No i te ziemniaki na kompoście widać znacznie lepiej się miewają. Takie zdrowsze, większe wychodzą, no a te w sianku, no trochę gorsze. Prawdopodobnie z tego względu, że po prostu kompost ma w sobie dużo składników odżywczych, a pod tym siankiem jest po prostu zwykła ziemia. Nawet nie była przekopywana specjalnie. Podejrzewam po prostu, że tutaj w tym kompoście mają więcej przestrzeni do rozrostu swobodnego, a tutaj w sianku mają po prostu zbyt twardą glebę pod spodem i za mało tego sianka możliwe, że jakby było więcej po prostu tego siana, to by było lepiej. W każdym razie w sianie trochę lepiej się rozrastają na boki z tego co widzimy niż w górę, a te w kompoście mają trochę ciężej, bo kompost jest jednak gęstszy, no to bardziej idą w górę i mniej w boki, w sensie bulwy idą mniej w boki. Kolejną kwestią jest to, że po prostu te ziemniaki w sianie, co tutaj rosną, są bliżej tego zakrzaczenia całego. No i stąd wychodzą ślimaki po prostu i łoją to ostro w nocy. Także taki jest tutaj mały problem z tymi ziemniakami. Tutaj zrobiliśmy jeszcze jedno stanowisko z ziemniakami. Praktycznie no, podobną metodą do standardowej, tylko że bez przekopywania. Tutaj jest ogołocona ziemia, po wycinane chwasty są po prostu i tylko jest rozgrzebana miejscami ziemia i powsadzana cała ta resztka ziemniaków, z którą nie wiedzieliśmy co zrobić, żeby poluzować glebę, żeby po prostu teoretycznie tą glebę poluzować tymi bulwami. I też małym kosztem tutaj porzucaliśmy te ziemniaki, żeby mieć jakąś korzyść z tego i nie przekopywać za dużo. No i radzą sobie całkiem nieźle, jak widać, jak na takie surowe warunki. Także to też ciekawe dosyć doświadczenie jest. Jak widać, podłoże jest mocno gliniaste, a wcześniej tutaj rosło dużo malin. No i podłoże jest dosyć liche, ale ziemniaki no, dają radę sobie mimo wszystko bez przekopywania, co ciekawe. Czyli nawet bez ściółki, minimalnym wysiłkiem dalej, z minimalnym przekopaniem tylko tego rejonu, gdzie wsadzamy ziemniaka, można uzyskać całkiem niezłe efekty, jak widać. Wysiłek jest taki, no, że po prostu trzeba było powyrywać tutaj sporo starych krzaczorów z korzeniami, powiedzmy. Malin trochę, dzikich i tak dalej. Że jak widać, ziemniaki nie są zbytnio wymagające, na szczęście, bo można nawet na takiej dosyć lichej ziemi je wsadzić. Tutaj też ogrodziliśmy dookoła takimi płytami, żeby więcej chwasty się tak nie wkradały. No i z tyłu jest gąszcz, burz, no a to jest odgrodzone. Tu tylko nie jest odgrodzone, już wchodzą powoli z tej strony. No i na koniec pokażę jeszcze, jak na mojej działce to wygląda, gdzie te ziemniaczki tak stuprocentowo, bym powiedział, permakulturowo są. Czyli mamy tutaj pod spodem podłoże z kompostu. Rok temu był to kompost, teraz już jest ziemia praktycznie. No i jest siankiem przykryte, jak widać, i te ziemniaczki, one przez całą zimę tutaj były. To są resztki, po prostu takie małe ziemniaczki z poprzedniego zbioru powsadzają, to takie odpady ziemniaczane, powiedzmy. Troszeczkę, parę nowych dodałem, to się zgadza, ale dużo jest z tego odpadów. No i powyrastało po zimie. A ziemia pod spodem jest, no była ściółką, cały czas pod ściółką. Tutaj pokażę, jaka jest ziemia pod spodem. Pod tą ściółką, tak odgarniam ściółeczkę i mamy taką ziemię, że mogę gołą ręką kopać, bo to jest właściwie coś, co było kompostem. I kompost pod ściółką jak jest, to wygląda zawsze super. Zawsze jest czarnoziemem. Odsłonimy ściółkę na tydzień i to się zamienia w skorupę twardą, a tak to mogę bez przekopywania, bez łopatki, ręką mogę sobie dłubać, bo tam cały czas życie pracuje, jest ciągły ruch w tym i wilgoć, dlatego to jest miękkie. Odsłaniamy ściółkę, życie obumiera częściowo i robi się skorupa. Korzenie się ciężko rozchodzą też w tym,
jak jest twarde, a tak to się miękko rozchodzą i po prostu tak naturalnie powinno być, że powinna być siłka, bo tak natura stworzyła naturę, glebę i tak dalej. Te ziemniaczki są delikatnie podżerane przez ślimaki wieczorem z reguły, ale radzą sobie, widać, bardzo dobrze. Tutaj bardzo ładnie rosną, jak na, prawie jak na chemii, bym powiedział, przy czym nie ma żadnej chemii tutaj. No, mimo ataku ślimaków radzą sobie znakomicie. Są delikatnie podżerane po prostu.